chcemy Wam pokazać Tigera 9 Pro Tadeusza, który sobie tutaj zrobił trochę modyfikacji w naszym serwisie. Wcześniej miał zrobione masę modyfikacji, ale jego Tiger niestety zaginął. Tak. Ktoś sobie go po prostu przytulił, mówiąc wprost. I teraz jakby zrobiliśmy, pierwszego też miałeś mocno zmodyfikowanego, tak, nie? Tak, też tak. Był mocno zmodyfikowany. Bateria była jako pierwsza, większa zrobiona. A tak, i to migacze. Był w ogóle pierwszy LR zrobiony dla tak, ciebie. Tak, nie? No właśnie, to był pierwszy LR zrobiony. Teraz już po tej kradzieży już poszedłeś w VLR-a, tak? Tak, zawsze te 10 km więcej. Akumulatora zawsze zrobi dużą różnicę, nie? No dokładnie. Tym bardziej, że jest testowana no, w ciężkich warunkach, w górach, nie? Tam jest... Tak, tak, właśnie. No bo ty nawet jak wejdziecie sobie na jego YouTube'a, jak się twój YouTube nazywa? Hulajnogą po górach. Hulajnogą po górach. To właśnie oni sobie jeżdżą z chłopakami po górach, testują te hulajnogi w naprawdę hardkorowych warunkach. I co, miałeś jakieś takie dziwne akcje, żeby coś się wydarzyło w trasie? To znaczy generalnie raz mi się tam no, hamulec, no ale to tam przy zapowietrzu to miało coś prawo, a tak w sumie no, nie zdarzyło mi się, no kapcia złapałem, żebym nie dojechał. Nie? I kapcia zrobiłeś w górach? Czy... Zrobiłem w górach kapcia specjalnym tym zestawem do opon, bezproblemowo. Ty, sznurkiem? Tak, tu będzie jeszcze lepiej, bo tutaj się da koło zdjąć, więc będzie łatwiej, nie? A, dokładnie. Teraz jakby szybko złączki. Co, wcześniej nie miałeś szybko złączek, nie, no to hardcore. Tak. No nie, no to trzeba... hardcore. Teraz w górach jakaś taka lipa, no to właśnie zdejmuje się całe koło i jest bajka, nie? Do wymiany opony, czy jakieś naprawy jakiekolwiek, no to jest mega. No i od razu sobie tak do jazdy właśnie takiej ostroterenowej, czyli te opony full off-road tublessy, nie? Zamontowałeś. I to jest jakby pierwsza zmiana, którą zrobiłeś. Co dalej, chłopaki? No przede wszystkim kierownica. A, kierownica. Kierownica z Dualtrona. Tak, dokładnie. Którego? To jest mini. Nie ma innej dostępnej w internecie, jest tylko mini. Z tym, że jest przedłużone są te ramiona, no. Bo są za krótkie. One tak, stanowczo. O 12 cm jak gdyby kierownica krótsza, więc trzeba dorzucić parę złotych, żeby wymienić. Oczywiście samemu te ramiona i wtedy jest ok, nie? Dobra, wszystko się mieści. Czyli normalnie kierownica jakby jest z Dualtrona Mini, bo ona jest składana. Tak. Chodziło ci o składaną kierownicę. Dokładnie. I same jakby tutaj ramiona, normalnie to jest wykręcane i wymiana tych ramion na dłuższe i jest szeroka ta kierownica. Parę minut. Jest szeroka i ta kierownica jest szersza chyba niż ta stokowa Hailey, nie? Nawet. Porównywalna jest. A, porównywalna. Tam jest chyba o 2 cm w sumie jest szersza, nie? Dobra. Tutaj w ogóle miejsca, no to się wydaje dużo jeszcze, nie? W ogóle na jakieś pierdolne. No teoretycznie tak, ale praktycznie nie, bo tego miejsca już jest nieużytkowe, bo to się składa. A, racja. Ramię idzie w dół. Racja. I tak. Nie da się złożyć wtedy, no, nie? No, żeby ona się w ogóle składała, nie? Tak. Ale do samochodu jak wejdzie, to zajmuje bardzo mało miejsca. W domu tym bardziej, nie? Bo jak się złoży, to jasne. Może stać. Nie, nawet jak powiem ci, jak się nawet tak składa kierownica, to już i tak, jest dużo. Tak, jest dużo miejsca. Jest. No, dobra. I co jeszcze masz na kierownicy? Widzę, że masz manetkę wymienioną też. Tak, wymienioną mam manetkę na palec, ze względu na to, że w górach manetka na kciuk mało się sprawdza, ze względu, jak się zjeżdża jakieś techniczne zjazdy, to prawa ręka nie ma jak trzymać. Jak się zjeżdża, tak. Przy zjazdach. Kciuk idzie do góry i ręka może bardzo łatwo się zeszlizgnąć z kierownicy. Zjeżdżasz na dół. Jak zjeżdżasz na dół, no tak. Przy jakichś ciężkich jazdach w terenach. Więc... Tutaj jest, ta manetka jest spoko pod tym względem, że no naprawdę jest tutaj ten grip, nie? Naprawdę tak. Łapie i tutaj i cały czas w górach na łapa na klamce. Tak, zdecydowanie. Klamka i gaz cały czas. I jakby tutaj no, jest ta kontrola, nie? No jestem ciekawy, jak tam pojeździsz i w praktyce sprawdzisz, nie? Czy znajdziesz mankamenty tej? Być może, już znalazłem, że na przykład no, troszeczkę będę musiał opuścić hamulec, bo mi palec jak gdyby zahaczał hamulec, nie? No. Ale to jest jeszcze nieustawione, bo to jest tylko... To sobie i tak ustawisz indywidualnie wszystko w praktyce, pod siebie, tak. Właśnie, tak, jak się trochę pojeździ, to się zawsze tym rusza. Tu widzę, że masz lewą klamkę trochę wyżej, nie wiem, czy tak chciałeś, albo nierówno. Nie, ja to będę sobie jeszcze wszystko pod siebie ustawiał, pod własne, no. No, dokładnie. Bardzo fajnym jest ten przełącznik na migacze. Przełącznik na migacze.
I tak, to jest dobra opcja z tego tytułu, że jak tu jest przełącznik na migacze, to przełącznik od biegów wędruje dalej, normalnie, no nie? Tak. I jest lepszy dostęp tutaj do zmiany biegów. Tak. Pierwszy taki plus, który widzę, tak, nie? Tak. Normalnie mamy jakby dwa przełączniki, tutaj mamy migacze, dalej mamy biegi, no to tutaj no to jest lepszy dostęp, ale tak jak dla mnie, no to tutaj muszę dalej sięgnąć też do tych kierunków. Tak, chyba, ale, że masz dłuższego palca. Ale wyczuwam te kierunki. W tamtej musiałem patrzeć, na co naciskam. A, okej. Okay. Czy wyczuwasz lewo, prawo, tak, a tu... Czyli jadąc na przykład po ulicy, chcąc zmienić kierunek, zasygnalizować, musiałem patrzeć na rękę, na palec, gdzie go trafia. Czaję. Dobra, czyli tutaj wiadomo, machasz w prawo, no to masz w prawo, a tam musisz najpierw wyczuć. Ja w praktyce to też dotykam dwóch przycisków i wtedy wiem, który nacisnąć. Nie, no bo tak na czuja go nie trafisz, nie? No to ja... No ale rękawiczka to już jest ciężko trafić, nie? No a tutaj, co by nie było, to przechylę w lewo albo w prawo i jest ok. I wiem, że trafiłem, nie? No, spoko. Klakson tutaj przeniesiony i światła. Tak, też. Bo normalnie też są zintegrowane w tamtym przycisku. Czyli podmiana przycisku poszła tutaj po prostu w łopaci, nie? Tak. Dobra, tu mamy kierownicę. Tu mamy jakieś jeszcze... Co to jest, chłopaki? A, są... wyświetlacz przesunęliście. Tak, są dołożone takie akcesoryjne szyny do montowania. Są trzy. Jedne na kierunki, jedna tutaj... Ponieważ tu będzie telefon, kamerka i tak dalej, więc poddokładaliśmy. A, bo ty wcześniej nie miałeś tego, bo miałeś V2. V3? Tak. Ja miałem V2 w ogóle. Ty miałeś V2. Ty miałeś V2 z wyświetlaczem tutaj jeszcze po prawej stronie. Tak, przy akceleratorze. No, to ci się upgrade trafił do dodatku. Tak. Dobrze, że ukradli, nie? No, to znaczy nie wiem czy to będzie... Znaczy myślę, że to jest plus, ale tamte silniki były bez hala, czyli jak gdyby one były takie, no... Znaczy one hałasowały? Tak, hałasowały. Plus taki, że jakby te no, bezhalowe silniki, no to tam się nie ma co popsuć. Tak, tam nie ma hali, tam po prostu się nie ma co popsuć, ale jeżeli chodzi o modulację mocy... Nie, no to, tam nie było, tam było zero-jedynkowo. To tutaj już jest lepiej, nie? No i jest jakby, no, te już praktycznie w ogóle no nie i tutaj można sobie ustawić, powiedzmy, moc silnika przedniego, tylnego, tak dalej, więc już... Tak, w ogóle, no V2 versus V3, no to elektronika, to sterujesz sobie każdym silnikiem niezależnie, mocą silnika, pięć trybów, każdy tryb, pokaż tutaj wyświetlacz, nie? Jeszcze tam na szybko powiemy, tak? Pięć trybów jazdy, tam miałeś trzy, każdy silnik sterowany niezależnie mocą, każdy tryb można sobie zaprogramować jak chcesz, to też na przykład możesz sobie gdzieś tam, wiesz, właśnie jak jeździsz w górach, będziesz sobie mógł ustalić, nie? Na przykład, że tryb górski i tryb szosowy nawet, nie? Dokładnie. Do tego stopnia, nie? Bo jest ich pięć, nie? No i generalnie tu się więcej dzieje na tym wyświetlaczu, więcej info jest, nie? Menu to jest w ogóle tutaj bardzo, bardzo rozbudowane, ale to tam jest wszystko opisane, nie? Amperaż nawet możesz sobie aktualnie patrzeć na silniku, nie? No bajer, nie? Wiadomo, nie? Ale kto lubi, to lubi. Ja lubię takie bajery, nie? Jak mi się dużo wyświetla. Mi się na przykład przyda, jak będę mógł sobie ustawić tutaj prędkość pieszego. Czyli wjeżdżać na przykład pod górę, kiedy wprowadzam hulajnogę i dwójka mnie szarpała po prostu, bo dodawałem gazu i ona takimi skokami szła naprzód. Tutaj będzie ona mogła iść płynnie, bo jak ustawię sobie prędkość 5 na godzinę, no to będę mógł jak gdyby wpychać ją pod górę, bo wiadomo, nie wszędzie się wjedzie, nie? I więcej trybów jest spoko, bo jak masz dobrze ustawione tryby, to masz tryb, naciskasz manetkę do końca, o widzę, że jest start od zera ustawiony, naciskasz sobie manetkę na tym danym trybie i masz to, nie? Nie musisz tak wachlować tą manetką, nie? Jak sobie dobrze tryby ustawisz. A start od zera niestety jest w górach no, niezbędny, bo nie idzie się pod górę. No bo nie odepchniesz się, no dokładnie, nie odepchniesz się. Więc to jest... Dobra, torba, no to dołożona torba, tak? Tak. A, i kierunkowskazy z przodu dołożone? Tak, w poprzedniej wersji były na innym tym sporniku. Tu są na tym. Mi się wydaje, że ten spornik jest dużo lepszy. Że solidniejszy? Solidniejszy, estetyczny bardziej. Tamten był dosyć wiotki, co prawda był szerszy. A ten spornik ty załatwiałeś? Czy... Tak. To na Ali tam kupowałem. Ale to daj namiar, bo jest taki czuć, że nawet taki ten, nie? Tak. W ogóle to, co my tutaj myślimy też, bo mi przyszło do głowy, bo te kierunkowskazy, jakby to nie jest najbardziej optymalne ich ustawienie tutaj, nie? Jakbyśmy zrobili, czekajcie, gdzie ten Tiger, jakiegoś Tigera wziąć. Tu by była opcja, właśnie Kuba ma zaprojektować coś takiego, żeby tu mocowane,
W sensie ty to masz tutaj w ogóle już nawalone wszystkiego, tak. Nie? I tak dalej, nie? Ale jak ktoś nie ma i tam jest w przodu kierunkowskazy, to tutaj o taki dęk zrobić, żeby tutaj były pod klamką. Bo wiesz, im szerzej są, tym lepiej, nie? Tak. Jakby, nie? No, czyli tutaj takie coś mocowane do kierownicy. O, i tutaj w prawo, i tutaj gdzieś by był kierunek. Nie? No to ideolo. Tak. Nie? Bo jakby... Znaczy mi się wydaje, że akurat tu u góry one są najbardziej widoczne. No że... tak. No, w sensie większy ma sens zamontowanie ich tutaj u góry, niż gdzieś dole. Tutaj na dole. One sobie gdzieś tam migają, nikt tak, tego nie widzi. Nikt nie widzi, nie? Dobra, to mamy. Co jeszcze? A tutaj poprzeczkę po co montowaliście, chłopaki? Bo tu będą właśnie, kamerka ma być, tam takie historie do nagrywania po drodze, nie? Okej, dobra. Tu też mówiłeś z tym składaniem kierownicy, że co byś zamienił? Tak, będę musiał przede wszystkim obrócić w drugą stronę i znaleźć inne miejsce na ten wyświetlacz, ponieważ nie jestem w stanie w tej chwili chyba nawet... No. Złożyć kierownicy, tak. No to, dobra. No tak. Do środka. Jest już ciężko, bo już kombinacja jest w tej chwili. No. O, i w tej chwili mi tu chyba zacznie, wyświetlacz. Tak. No tak. W związku z tym będę musiał... No to może wyświetlacz na przykład. Albo go opuścić w dół. Ale albo... bo zobacz, patrz. Ja teraz jeszcze obrócić to całe mocowanie wyświetlacza, żeby było trochę niżej. To jeszcze tak. No, tylko akurat w tym momencie tutaj zaczep będzie przeszkadzał. A, że zaczep będzie przeszkadzał, jak złożymy tak. Tutaj, tak? Dobra, zobaczymy. Ja to bym, nie wiem, czy bym tego wyświetlacza nie dał na przód. Tak. No, tu już jest tak. A to się nie składa. Bo tam jest chyba ten... Czekaj. Weź, no to daj mi to. Nie wiem, czy mostek nie przeszkadza. A, bo już blokuje, bo właśnie. No. Bo wam blokuje tutaj już to. Tak, ten mostek, nie? Nie. No, tutaj już blokuje to, nie? Ja widziałem, no ale... Ja bym w ogóle pomyślał, czy nie przełożyć tego wyświetlacza na przód. A tu jeszcze masz miejsce na kamerkę w środku, bo wyświetlacz ma mocowanie po bokach, to jest szerokie, nie? Tutaj też jestem w stanie zamontować kamerkę, bo to wszystko przecież jeszcze jest tutaj kupę miejsca do wykorzystania, nie? A tu nie wadzi o kierunki, jak składamy? No w tamtej wersji nie wadziło, nie? No. Tutaj nie sprawdzałem jeszcze. O. No, tutaj wadzi. No już nie. Tam było niżej? Tam było niżej, zdecydowanie było niżej. Bo niżej były kierunki. Tak. No. Było inne mocowanie. No właśnie. No to jak chcesz składać bardziej, to przenosi na niżej. Dokładnie, trzeba będzie zmienić ustawienie tego. No tak to nie może być, bo generalnie tak, ten kierunek tutaj jest elastyczny, nie? Ale wiesz, poskładasz parę razy, gdzieś dociśniesz w samochodzie, tak. Jak położysz i będzie po kierunku i będziesz wymieniał kierunki. Generalnie mogę tutaj jakąś blaszkę włożyć i to wysunąć. Rozwiązania tak? Dwa. Albo do przodu belkę. Do przodu. Tak, jakiś dodatkowy adapter. Tak. Kierunki do przodu wędrują dosłownie o centymetr. I wystarczy. I wystarczy. I kierunki są z przodu, tu się wszystko składa i praktycznie na szerokość tych kierunków jest... O, no i będzie się praktycznie łamało do końca, nie? Tak, bo to właśnie o to chodzi, bo w przewożeniu jest to no, bardzo ważne, żeby ona się złożyła całkowicie, bo wchodzą bez problemu wtedy dwie hulajnogi i jeszcze kupa bagażu. No. A no i mówiłeś, że... A nie, dobra, to jest okej, okay, bo tak na bok dla siebie jest okej, okay, tak? Bo normalnie też da radę. Ale to nie ma znaczenia, nie? To, i tak to nie. Żeby, wygląda, żeby nie? Tylko trzymało, nie? Dobra, i co, jest dołożone jeszcze? Stop jest dołożony. Stop dołożony, tak, z tyłu. Stop dołożony, bo teraz jakby kierunki... Wcześniej kierunki też montowałeś z tyłu. Tak. Ale tutaj, że już z tyłu są seryjnie, to już nie musiałeś dokładać. I co? I stop nawet działa. I tak. Ten stop nawet fajnie wygląda, wam powiem. I jest bardzo widoczny. Bardzo widoczny jest, no. Bo te małe, to one giną tam... No. Teraz w V4 jest tu też stop zamontowany, tylko że jest tutaj za kierunkami i trochę mniejszy, ale też widziałem, że miga, jakby jest, miga jak to, ale jest szerokości jakby o tutaj, jak pomiędzy palcami, nie?
Ta nawet na, no, na zdjęciach gdzieś już gdzieś to jest, nie? Czyli tutaj jest po środku stop. To też spoko w sumie, że już jest seryjnie, no to już nie trzeba modować bardziej, nie? Nie wiem, czy nie będę musiał go wysunąć dalej. Bo? Troszkę, żeby nogą na deku jak staję, żeby go nie przyginać. No. Bo jeżeli go przygnę, a ponieważ błotnik jest ruchomy na wahaczu, no tak, żeby nie uderzał, nie? No to zobaczysz, jak będziesz skakał, to czy on ci będzie tu faktycznie dobijał, nie? Dokładnie, nie? Czego nie wysunąć dalej, nie? Bo to on będzie w takim punkcie trochę, no... No, no. Ale to są przecież prototypy, nie? No. To wszystko jest... W każdym razie jest bardzo widoczny i to widać go, no, z daleka, że hamuje, no. I nie ma już opcji, że ktoś w dupę wjedzie. No dokładnie. Nie, no generalnie no, to wszystko sobie sprawdzisz teraz, jak wyjedziesz, tak. Nie? Co się sprawdza, co się nie sprawdza, ewentualnie gdzieś takie... Tak, zmiany jeszcze... No i to doszczelnienie też robiłeś, tak? Tak, oczywiście. To nie, no. nie ma opcji, żeby nie było doszczelnione ze względu na to, że no... Że jeździsz... Że się jeździ w terenie, to... Niejednokrotnie nie da się nie przejechać po wodzie na przykład, nie? Tak. Teraz jakby dziewiątka, to jest dziesiątka V4 i one mają wszystkie IPX6, nie? Wszystkie jakby są testowane, normalnie cała elektronika jest testowana, wrzucana normalnie do wody i testowana w IPX7, czyli w warunkach całkowitej szczelności. Czyli nawet jak ci się wleje do środka podestu woda, bo tutaj jak ci się wleje, no to zalewa elektronikę, bo nie jest, nie? Tam jest, nie ma klasy szczelności. A tam ci się może nawet wlać i każdy komponent jest IPX7, nie? No niestety, to jest zajebiste, nie? Wyższy model, to jest na pewno duży plus. No, no i co? I tyle, nie? No i ta torba, nie? No i tutaj do tej torby, no to już ci mówiłem, że jakby chłopaki zrobili to takie mocowanie, że ta torba jest praktycznie na sztywno. I do tej torby, jak już zrobimy takie sztywne mocowanie, znaczy już gdzieś jest, montowali już to gdzieś, nie? Kuba już gdzieś to montował, nie? Ale nie mam tutaj pod ręką, bo nie widzę. To do tej torby też mamy już taki kit na dodatkowe baterie. Nie, że po prostu torba, cały taki kit, że jak sobie chcesz dorzucić parę aha, no to sobie ładujesz w tą torbę i to tutaj jakby jest na sztywno z kolumną. No bo ta nawet jakbyś nie ściągnął, to ona się poluzuje, nie? I lata i tak dalej, nie? A na przykład właśnie, a jak jeździsz gdzieś po takich tych, to ci nie wozi tutaj tego? Znaczy, gdzie rzeczy może wozisz? Znaczy ja tam woziłem zawsze ładowarkę, znaczy no. Powerbank taki dosyć duży, żeby pozasilać kamerki, no. Takie pierdołki i pompkę. Pompka, a, i pompka. I to w sumie robiło taki ciężar, że to było stabilne, było trochę bliżej, no zapięte. Także nie było z tym problemu, nie? No to, tak, tylko no właśnie, jak chcecie coś jeszcze lżejsze rzeczy, powiedzmy do kilo, nie? No to spoko, ale jak już się wrzuci baterię, bateria wypełnia całe to, no i ona waży te 2 kilo, nie? No to już wtedy, jak masz jakieś telepotanie i tak dalej, no to ją tutaj. No i musi być solidne przede wszystkim. No i to musi być solidne, no jak to jest bateria w środku, no to musi ciężkie, być solidne, nie? No to nie ma wyjścia, nie? Dzięki Bogu ja mam VLR, więc nie muszę mieć dodatkowej baterii. Tak, ty już masz VLR-kę i ci styka. I co, na przykład na wielką sobę wiesz, i wjeżdżasz. Tak, nie, to spokojnie. Spokojnie, to, nie? Nawet jak się jedzie tam z takiej przełęczy, zapomniałem w tej chwili nazwy, to jestem w stanie wjechać na wielką sobę bez schodzenia z hulajnogi. A, jest, po prostu nie ma jakichś większych kamieni, że się da wjechać, nie? No. Z drugiej strony... Ale są też pewnie takie podjazdy, gdzie jeździłeś, że trzeba pchać. Ojej, zdecydowanie, to bardzo często było. Jak trafisz na jakiś taki hardkorowy ten teren, nie, no tak, to nie ma rady, nie? Większe kamienie wystarczy, że są i to już w tym momencie... No tak, jak masz więcej kamienia, to i podestem, nie? Nie przeskoczysz, bo hamuje przednie koło i... No ale to można sobie takie trasy wybierać, żeby się jechało, nie? No staramy się jeździć, gdzie się da, nie? No robimy, co się da... No. Będziemy robić inaugurację taką, powiedzmy, w terenie takim bardziej lightowym na początek, żeby jak ktoś będzie chciał z nami się przejechać, żeby mógł, nawet na letnich oponach. A, no i tu masz VMAX większy. Tak, tak. Testowałeś tam? No, na tamta mi szła 54 pode mną. No to tutaj pod tobą gdzieś takie 65 jest do zrobienia, a ta V4 nawet pod 70, po GPS-ie, nie? 65 normalnie i, się pod, i pod 70 po GPS-ie będzie. No mi bardziej na mocy zależy, nie na prędkości, no tak, żeby to wchodziło mi pod górę, bo to te prędkości niekoniecznie... No, 30 na godzinę to są, 40? Nie, no my jeździmy tak nie na 40 parę, nie? No. Ale 60 po górach w terenie to tak raczej bym... No,
był ostrożny bardzo. No generalnie ten VMAX, no to z tym VMAXem to jest tak, że no wiadomo, że się nie jeździ 70 na hulajnodze. Bardziej, nie wiem, czasami depniesz, sobie zobaczysz, nie? Ale na co dzień no, to, taka prędkość przelotowa, no to cztery dychy to jest wystarczająca. Nie? Czasami człowiek po prostu nie wytrzyma i przyciśnie, nie? Ale no dokładnie, to... na dwóch silnikach się włączy, no i nie wiadomo. I wiesz, wcisnąłeś i jest 60, no i co? No i dobra, no i dalej, będziemy to testować. Jak coś wymyślimy ciekawszego, bo już widzimy, że tutaj parę jakby takich zmian pewnie będzie. To co, nagramy i się podzielimy, nie? A ty pewnie coś do siebie też wrzucisz na kanał, gdzieś takie wnioski z tych modyfikacji. Tak. Co byś zrobił, co byś nie zrobił, potem nie? Generalnie mogę już powiedzieć, że na pewno nie będzie gorsza od tamtej, a tamta naprawdę była dobrą hulajnogą. W terenie się sprawdziła. Tyle, co ona ode mnie dostała, tamta hulajnoga, to naprawdę... Ona jak przychodziła tam na serwisie, widziałem, to ona była przetyrana generalnie, to było po prostu jeżdżone, nie? Tak. Niektórzy po prostu kupią i gdzieś tam wsiadają od święta i tak dalej, a tu była po prostu widać, że ten sprzęt był używany, nie? No. Była kupiona w takim zamyśle i tak była użytkowana i ta będzie użytkowana dokładnie tak samo. No. I dawała radę przede wszystkim, nie psuła się, nie rozwalała się. No. I nie było sytuacji, żebym mi stanęła na drodze i żebym musiał być, nie wiem, scholowany czy znoszony, nie? To jest w ogóle, to jest jedna z najmniej awaryjnych hulajnóg, jaka jest, nie? Dawała radę wszędzie, nie? No dobra, no to tyle. Chcieliśmy się z wami właśnie podzielić takimi właśnie tutaj tymi modami, które sobie zrobił Tadeusz. Sprawdzimy to wszystko w praktyce. Może nagramy jakiś kolejny filmik za 2 miesiące, zobaczysz, powiesz, co tam ten, jak sezon się ruszy, tak. Najbardziej, nie? Bo teraz przy -5 to dokładnie, nie? No ciężko, nawet musiałem samochodem przyjechać, bo raczej nie piszę się na jazdę po śniegu, po lodzie. Pojeździsz pewnie 2 miesiące, to już będziesz miał wnioski, co jest do przeróbki, a co zostaje, nie? Na pewno będę kombinował z tą kierownicą, z układem tego wszystkiego. Widziałem takie już, gdzieś tam mam pomysły, żeby ewentualnie ten przenieść gdzieś wyświetlacz, ponieważ on też nie musi być przejść centralnie. No tak, jeżeli, no nie musi jeżeli być starczą przewody tylko. No. Ale no myślę, że na przykład ten przewód sterujący też można przenieść na drugą stronę. Gdzieś tam. No przewody jakoś tam zawsze można przedłużyć, ale lepiej tego unikać, nie? Bo masz tutaj konektory wodoodporne. Nie będę przedłużać, tylko chodzi mi kwestia przeniesienia jakiegoś miejsca, żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? No zobaczymy, co się da zrobić. No, czyli odbiera z serwisu, wraca do domu i tak to wszystko rozkręca. No, tak. Czyli jestem zadowolony. Nie no, jakieś takie rzeczy drobne tylko będę ruszał, nie? Spoko. To, co wyjdzie w praniu. Dobra. To co, widzimy się pewnie na jakimś kolejnym filmiku. Przyjedziesz, wypijemy kawę i nagramy tutaj kolejne. Dzięki.